Witam wszystkich butelkowiczów. W dzisiejszym odcinku wykonamy przepyszny likier z cukierków raczki. Likier można wykonać na dwa sposoby. W pierwszym do produkcji wykorzystujemy jedynie cukierki rozpuszczone w alkoholu. Likier wychodzi wtedy rzadki i bardziej wyraźny w smaku. Drugim sposobem jest rozpuszczenie cukierków w mleku i alkoholu. Likier wychodzi wtedy gęstszy, bardziej kremowy i subtelny w smaku. Do produkcji około 1 litra raczkówki będziemy potrzebowali 400 g cukierków raczki, 500 g mleka zagęszczonego, niesłodzonego, od 300 do 400 ml spirytusu, ewentualnie wódki. Najpierw kroimy cukierki, aby szybciej się rozpuściły w mleku. Do cukierków wlewamy mleko zagęszczone, podgrzewamy i mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia. Uważajcie, aby nie zagotować mleka i nie przypalić cukierków. Po około 10 minutach mieszania otrzymany syrop zostawiamy do ostygnięcia. Teraz dolewamy spirytus w odpowiadającej nam ilości. Najczęściej jest to od 300 do 400 ml. Likier butelkujemy i odstawiamy na minimum 1 dzień do przegryzienia. Likier jest rewelacyjny w smaku, mniej popularny niż kukułówka, choć równie smaczny. Gorąco polecam i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach Butelka TV.